Ja? Spokojnie zaczynam. Zrobić bardzo, bardzo dużo. Zmienić Twoje życie.
Możesz Pana Jezusa poczuć, doświadczyć, jeżeli Ty powiesz tak, zgadzam się. I teraz jest ten czas, czas adoracji. Czas adoracji. Jeżeli jeszcze na tych rekolekcjach nie powiedziałeś Bogu tak, to może teraz powiedz tak, Boże, daję Ci pozwolenie. To jest czas spotkania Twojego i Jezusa. Tu będzie zaraz Jezus. Możesz się wyspowiadać, bo jeżeli jest spowiedź, to czyści się serce. I Jezus może mocniej, mocniej wejść do Twojej duszy. To jest takie pokazanie Jezusowi, jak zgadza się, nie chcę zła. Zła ja nie chcę znać. To jest czas dla Ciebie, spotkanie z Jezusem. Ty wybierasz. Ja nie mogę spotkać. Ty wybierasz. Dlatego teraz jeszcze Jeremi powie, kim dla Niego jest Jezus w komunii. Powie o swoim świadectwie, a potem wystawimy Pana Jezusa. Jezu, Ty jesteś mój Bóg. Ty jesteś źródłem świętości. Ty świętością sam.
Ty jeden, tylko jesteś godny uwielbienia. Nikt inny. Odkładam wszystko na Boga, aby Cię adorować. Pragnę, aby moje serce, myśli i uczucia zatonęło się w Tobie. Oddaję się wyłącznie Tobie, całą moją istotę. Thank you.
kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Czy umiem na to odpowiedzieć? Jakie jest moje serce? Czy umiem pomagać innym? Czy krzywdzę innych?
się. Czego dowiedziałem się, będąc tutaj na rekolekcję? Jezu, Królu wszelkiego stworzenia, Królu nieba i ziemi, dziękuję Ci, że cały świat chcesz zebrać w jedną wielką rodzinę. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie na nas tu obecnych, rozleje się na wszystkie ludy i narody w duchu Twoim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Będzie taki czas, kiedy można podejść tutaj, uklęknąć i jeżeli ktoś poprosi, ja mogę pobłogosławić Najświętszy Sakrament. Jeżeli ktoś poprosi, to tutaj pobłogosławię i każdy również może wziąć kartkę z cytatem z Pisma Świętego. Kleryk będzie stał tutaj i rozmawiał. Może Pan Jezus chce do Was coś powiedzieć. Prośbę, bo jeżeli ktoś chce błogosławieństwo indywidualne, tylko dla Ciebie, podejść tu, uklęknąć, jeżeli ktoś chce. Ja będę siedział, przyjdzie, powiem, a tutaj śpiewamy muzyką i się modlimy. Thank you.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty teraz jesteś razem z nami. Chcesz nam wszystkim błogosławić. Ty wiesz, co my naprawdę potrzebujemy. Prosimy Cię, pomagaj nam zawsze. Bądź zawsze z nami, który żyjesz i królujesz na wieki.